Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejne poczynania rapidowe, czyli szachy szybkie na czesko. Rywal jest wyszukiwany, kogo nam tam wylosuje, nie wiem. Jestem gotów na walkę, to jest pewne. Jak widzicie, Iran po drugiej stronie pozdrawia E4. No to zagramy C5. Mam obronę sycylijską. Moi drodzy, spodziewam się skoczka F3, najpopularniejsze posunięcie. D6, D4, CD, skoczek bije, D4, skoczek F6, skoczek c 3, I może jakieś G6, i może jakieś A6. Proszę bardzo. A tak, tutaj, moi drodzy, gońcem, jak widzicie, wtrącony szach. Sam tak często grywam ze względu na to, że tutaj w tego typu strukturach białymi nie wiadomo, co zrobić z białopolakiem, a tutaj można bardzo szybko rozwiązać problem poprzez goniec D7 i wymianę. Można natomiast zagrać też skoczkiem na D7 i oczywiście pogonić tego gońca w diabły, i to jest całkiem logiczna opcja, chociaż bicie w grę wchodzi. Natomiast teraz mamy jakieś A6 stępem goniec odchodzi, oczywiście odejść tutaj no kończy się tragicznie. Więc goniec albo bije, albo odchodzi chociażby i na C4. Dlaczego by nie? No dobra, ale ten goniec tutaj długo nie postoi. Aha, dobra, zawsze jest to, nie? Więc trzeba tutaj mieć się na baczności, co będzie dalej tutaj grane. Myślę o skoczku na F6, to jest chyba całkiem dobry ruch, jakby mogło się wydawać. No i dobrze, jak już weźmiemy pod kontrolę to pole, no to kolejny ruch jest B5. B5 no i wygonienie gońca na mniej aktywną przekątną być może, bo po podejściu tutaj, no robi się nieprzyjemnie ze względu na to, że tutaj po prostu zamykamy figurę grając C4. Więc może jakaś furtka już zawczasu, tutaj jest atakowany pionek, o proszę bardzo, no jest podwójny atak, moi drodzy, na F7. I co teraz? Nie wiem co grać, oczywiście żartuję, można by było zagrać dwojako, można zagrać tak, przerywając komunikację, później jakiś kop, można zagrać też w ten sposób, zaatakować gońca, zaatakować gońca, i teraz pytanie, co jest lepsze, chociaż tutaj zrobię miejsce od razu dla... Miejsce zrobię od razu dla gońca, wydawałoby się, bo tutaj on może oddać lekko zadwapiony. Bicie, bicie, tutaj hop, nie nie jest to takie dobre wcale, jakby mogło się wydawać. Zagramy sobie jeszcze, żeby przerwać komunikację gońca ze F7, zaraz goniec tutaj, krótka roszada, kopniak. Oczywiście to też było jak najbardziej opcją, ze względu na to, że F7 się po prostu broniło, to był ruch wstępem. Może i lepszy, ciężko powiedzieć. To czeka, być może goniec B7. Przejmujący kontrolę na długo przekątną. No i co? No i jakoś to będziemy się rozwijać po prostu. Do gry dosyć logicznie. Przewidział, przewidział posunięcie moje. No dobrze. Przewidział moje posunięcie. To wyjaśnimy skoczka, Każemy odejść mu na no, pierwotne pole, więc tak na dobrą sprawę. No niby jakiś ruch. Tutaj stępem, agresywny, napad na F7 w biały dzień, aczkolwiek. Myślę, może o poświęceniu. Nie wiem, tutaj na bandę. No też można. Dobra, to z wcześniejszym planem gramy. Jak widzicie, pograniczaliśmy kompletnie gońca białopolowego, więc czuję się no na pewno mniej komfortowo jak przedtem. Mój goniec natomiast na B7. Dlaczego nie brałem pionka? Za szybko gram ewidentnie. No, wisiał pion. Dlaczego nie biłeś? Mariancello. Dobra. Podarowałem tego piona tutaj przeciwnikowi. Jak widzicie. I co? Idzie tutaj? Czyżby? Roszujemy na no spokojnie, nic się nie dzieje. No Wieża wprowadzona do gry, ale tutaj wszystko się moi drodzy trzyma. Gra i buczy. Wygląda na to, że e, stoję nawet chyba lepiej. Lepiej jestem rozwinięty, może byłem lepiej rozwinięty. Nie wiem. Skoczek na bandzie taki dziwaczny. No, goniec. No jest w grze, tak? To teraz kolejny. Ale tu się wszystko trzyma. Hetman C7, być może wieża z A na C8 to są ruchy, które mogą przyjść do głowy. Często Hetman właśnie w tego typu struktura wchodzi właśnie na C7, na przekątny aktywny, na linii C, jakieś zdwojenie się, na C może przeforsujemy posunięcie D5, D5 moglibyśmy przeforsować jak najbardziej, może niekoniecznie teraz, trzykrotnie jest to atakowane, znaczy kontrolowane pole, a my trzykrotnie je wspieramy. Czy ten skoczek gdzieś zmierza i może być niebezpieczny? Tutaj jakiś strzał, pach, 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 nie, to nie jest groźne. Po tym zawsze, zawsze może wyjść to, chociaż mamy skoczka, więc, więc chyba jesteśmy gotowi na D5. Jesteśmy gotowi na D5. No i co? Mam wrażenie, że jeżeli doszliśmy do D5 bez strat materialnych i pozycyjnych, no to można powiedzieć, że stoimy całkiem dobrze. Całkiem dobrze. No i teraz pytanie, co rywal robi z tym fantem? No nie wiem, ja prawdopodobnie mogę to wybić. To jest zawsze jakaś opcja. Wygranie pionka po prostu, więc tu grozi chociażby i bicie na, na E4. Jak widzicie, jest jeszcze skoczek i jest zgoniec, więc nie wiem, może pobroni, może przepcha, może wybije sam. Jakie możliwości ma jeszcze? Ciężko tutaj coś innego zaproponować. To oczywiście byłoby podstawką, no bo tutaj mielibyśmy widły. Pytanie, co dalej? No, czas trochę lepszy, więc zdecydował się wybić jako pierwszy, no myślę, że słusznie, jak najbardziej, no to odbijamy to pionem, w takim razie i co, no i być może zamkniemy tego gońca kompletnie, jak widzicie, jest to jakaś opcja. Warto wiedzieć, że skoczka broni goniec, za daleko odejdzie. Aha, no to on pierwszy, moi drodzy, puścił D4. No, D4 było w moim planie. Ja chciałem zagrać D4, ale nie. W tym wypadku D4 zagrał on. No dobrze, no to atakujemy, moi drodzy, skoczka, który musi odejść po raz kolejny. Podwójny atak. Przy okazji tutaj jest strzał, więc chyba pionka wygramy z szachem. Chyba, że coś takiego pójdzie. Może też Hetman. Może też hetman do obrony zostanie tutaj zatrudniony, nie wiem. Tu jest bardzo fajne miejsce dla skoczka, to też warto mieć na uwadze, stąd może się czuć no naprawdę dobrze. Po hetman tutaj nie wiem, czy skoczkiem od razu na e4 nie wejdę. No zresztą hetman ustawiony na jednej przekątnej tutaj z moim gońcem. No nie wiem, nie wiem. Tak, bicie tutaj oczywiście jako taką, no jest możliwe, ale czy to jest takie dobre, nie wiem. Mamy skoczka, mamy hetmana i mamy gońca. No zostanie mi taki izolowany piąt tutaj na d. Aczkolwiek, czy to jest jakiś wielki problem? Prawdopodobnie nie. Wieża E8, koniecznie. Wieża być może tutaj, sana C8. No i co? I gramy w szachy, moi drodzy. Tu się wszystko broni. Mam wrażenie, że moje gońce są całkiem niezłe, szczególnie tutaj ta bateria. Dobrze, jest to trzykrotnie atakowane. No dobrze, to tutaj wtrącimy szacha. Szacha widział, szacha dał. Król odchodzi, raczej bić nie może, z tego co widzicie. Więc król odchodzi i wracamy. Wracamy, no chyba na swoje miejsce. Goniec, goniec D6. Wracamy goniec D6. Yy, bronimy tutaj. No cóż, zawsze można wybić, zawsze można przepchać, ale utrzymujemy napięcie. Ja nie będę tutaj nic z tym pionem robił. W razie czego oczywiście odbiję, jak będzie tutaj zdecydowany wybić na C5. Ale zaraz gram wieżą tutaj. Skoczka mam dobrego. Król moi drodzy, ogołocony. Jeden ząb na H wybity. Mam wrażenie, że. No, stoję już lepiej, już lepiej. Może i troszkę aktywniej. Mój król jest, mam wrażenie, nieco bezpieczniejszy, mniej podatny na ataki niż Król H1. No i oczywiście ten materiał w postaci piona. Nie wiem, może tutaj przedwcześnie chwalę pozycję. Podparł bicie, bicie. Czym on to wybije? Tego nie wiem, słuchajcie. Mogę zagrać tutaj. Jak najbardziej. To jest prawdopodobnie dobry ruch. Skoczyk wchodzi do gry na E4. Bardzo aktywny. Zawsze mam wejście jakieś tutaj. Później mogę jakoś tego gońca atakować na wiele sposobów. Zawsze mogę puścić F5. Warto mieć na uwadze, że ta przekątna może być problemem. Może jakiś taki ruch, i dopiero F5. Nie wiem. Może kolejny skok się rozegra. Tylko pytanie: czy mogę teraz? No tutaj się broń. Aha, tędy. Dobrze. Weszło tutaj. No to tutaj gramy. Bicie. Skoczek bije. No. Tutaj będzie atak, tak jakiś. Szykowany jest. Póki co wszystko gra i buczy. Kolejny skok wchodzi do gry. No i dobrze to wygląda. Dobrze to zaczyna wyglądać, moi drodzy. Może nawet w diabły później zamknę tą przekątną i przerzucę gońca na, na tą. Ten będzie tutaj przymknięty. Taki sarkofag dla gońca przeszykuje na A2. A mój się rozegra przy zamykaniu tej przekątnej. Przy okazji no nie będzie możliwości już wybicia tu, więc nie będę musiał później patrzeć na C5. Tego bronić jakiś tam zawzięty sposób. No, mam wrażenie, że moje figury czują się całkiem komfortowo. No go nieco prawda jeszcze patrzy w pionka i to od zakrystii, natomiast tak jak mówię, to może być w planie. Wiadomo, że tutaj zrobię zawsze miejsce dla, dla skoczka, chociaż czy to będzie takie niebezpieczne. Dobrze, gram z wcześniejszym planem. Tak, tutaj zaatakujemy, skoczek musi odejść. Pytanie gdzie? Albo tu, albo tu. Albo tu. No oczywiście może jeszcze zagrać chociażby i tutaj, chociaż to nie byłoby dobre. To nie byłoby dobre. No tutaj straty pionków grożą po pójściu skoczkiem. Zarówno tutaj, jak i tutaj, z tego co się orientuję. Więc. Aha, odszedł tu. Dobrze, bicie bicie. Tego bić nie mogę. Znaczy, teoretycznie mogę, aczkolwiek nie wiem, czy chcę. Przerzucimy tego. Tego gońca. Tak. Zdecydowanie przerzucimy tego gońca. E, chociaż nie mogę. Słuchajcie, jak to wygląda. No tu jest a, tu jest, na, tu jest e, nacisk, tak? Bić nie chcę. Tu zagram. Tu chcę zagrać ogólnie. I co? Hetman będzie musiał. Chyba będzie po Hetmanie, tak? Po ruchu goniec G4. Po ruchu goniec G4 jest po Hetmanie. Nawet w konfiguracji, no niekoniecznie, bo tu z szachem jest wybite to. No właśnie, no to być może, ha. No powinien coś z tym fontem zrobić, no bo nadciąga goniec G4. Goniec G4 może być niewygodny, no dla hetmana są zabrane pola, więc więc no o tarapaty trudno, tak? W tej pozycji. Tu jest moja słabość, no właśnie, wybił. E, teraz tak, jak wybiję to tutaj, to już nie łapię chyba tego Hetmana. No nie będę mógł zagrać gońcem na G4. A teraz goniec G4 nie działa ze względu na to, że mamy tu wybicie z szachem. Zczę niszczy strukturę pionową, więc muszę tego skoczka odbić. Pytanie czym? Skoczkiem czy pionem? Skoczkiem czy pionem? Hmm. <laughs> Pionem mogę wybić. Wiadomo, że to jest na łasce moich tutaj figur z baterii, więc Hetman musi się kręcić blisko skoczka. Jeżeli ja to wybiję pionem, Hetman odejdzie, odejdzie tu, to mam figurę. Jeżeli ja wybiję to pionem i Hetman odejdzie odejdzie tu, no to mam nawet chyba to. Coś takiego. Po biciu tutaj wygląda na to, że no on może jeszcze coś wtrącić. Nie, no nie może nic wtrącić. Chyba coś ugrywamy, mam wrażenie. Chyba mam wrażenie, że coś ugrywamy, bo tu jest po prostu za ciasno dla tych trzech figur. Zdecydowanie za ciasno. Bić nie może, musi odejść, ale musi odejść tak, żeby bronić gońca, czyli tę lub tu. No tu oczywiście odpada, bo jest goniec, więc w tym wypadku może grać tu. No to tu. Nacisk na Hetmana i związanego skoczka. Trzy razy atakowany. No, wygląda to obiecująco, powiedzmy sobie szczerze. On tu, ja tu, on tu, ja tu z szachem, ha, ja tu z szachem, panie dziejku. No dobra, mam wrażenie, że tutaj materiał, materiał jest ugrany. Zagramy to, można powiedzieć, że od ręki. Eee, to wtrącenie nie funkcjonuje kompletnie. No i skoczek jest. W pułapce. Skoczek nie może odejść, bo poleci hetman. Trzy razy atakuje, dwa razy bronię i jeszcze jest tak zwane tempo. Push the tempo, moi drodzy. No hetman tutaj źle stoi, zdecydowanie. Dobrze. No chyba nie było rady. Trzeba odbić gońca. Materiał do przodu. Chociaż to chyba było najlepsze, co mógł zrobić rywal, prawdę mówiąc. Odbić to po prostu skoczkiem, tak w tym wypadku. No dobra. Jest dobrze, prawdopodobnie jest to ugrane, tylko wiadomo, łatwo się mówi, ciężej zrobić. No to co? Tędy będzie nadgryzał? No to zawsze tu wejdziemy, tak? Skoczek nie jest straszny, nie jest groźny. No to jedziemy. Idziemy jak na byka, grozi chociażby je w 4. Skoczek musi odejść po raz setny. Ten skoczek dzisiaj się nachodzi, chłopak. No właśnie, grozi tu. Więc może odejście gońcem, może odejście skoczkiem, nie wiem. Tylko gdzie ten goniec miałby odejść? Kolejny mój ruch to po prostu F4. Mimo wszystko, czego by rywal tutaj nie pograł, czego by rywal tutaj nie pograł. Tutaj F4. Tutaj F4. Tutaj F4. Hmm. Interesujące. Jak widzicie, jestem tak, jakby tylko lekko do przodu plus piona, ale. A to jest Hetman. To jest Hetman. Więcej przestrzeni. Dobry goniec. No, jeszcze zaraz rozegram się gońcem, podłączę kolejne wieże do gry. No, to jest praktycznie po wszystkim moi drodzy. No, rywal tam troszeczkę się pogubił, jeśli chodzi o grę środkową z tymi figurami. Ciasno się zaczęło robić. Dobrze, no to chyba gramy mimo wszystko to, co chciałem. Mimo wszystko to, co chciałem, goniec odchodzi. Pytanie: jak to wykończyć? Jaka jest najczystsza droga? <laughs> najczystsza droga. Najlepsza droga, eee, najprostsza droga do wygranej, po prostu. Pytanie jest jedno: tu, sorki, tu czy tu? Czasu jest dużo, więc można się zastanowić, eee, czy ja muszę w ogóle to bić. To jest dobre pytanie. Czy ja muszę w ogóle to bić? Chyba niekoniecznie. Mogę wrzucić tu Hetmana, zaproponować jakiegoś szacha. Dobra, no skoczek tak naprawdę nie ma możliwości. No nie wiem, przegrupowywanie się jakieś takie. Jakieś takie. Nie wiem, czy goniec się teraz nie przyda bardziej tutaj, wiecie? I taki ruch. No, myślę. Ruchy kandydatej. Hetman F7, goniec B7 po raz kolejny. Jego goniec pozagrał. Oba gońce pozagrał. No, tu to, to bez sensu, tak? W tym wypadku, więc tu jest opcja grania. Może od razu. No, ale tu? To tu. Nie chcę oddawać tego pola dla skoczka. Dobrze. Goniec B7 wygrał. Goniec B7, Hetman teraz będę mógł realizować ten plan. Może tak. A może nawet tak. No Sytuacja jest opłakana dla, dla, dla rywala. Powiedzmy sobie szczerze. Jego figury kompletnie nie grają. Dwa zaawansowane pionki, które są niebezpieczne. Jakieś tutaj pchnięcia. E3, F3. Hetmana zaraz podciągnę do ataku. Król otwarty na linicha. No, tak, zamknął. Ale to, co to, to, co to, to, to? Miejsce dla skoczka, tak? Miejsce dla skoczka to jest. No to bijemy, tak? Bijemy. Dlaczego mielibyśmy tego po prostu nie wybić? Skoczek jest pograniczany kompletnie. No więc realizujemy plan po raz kolejny. Po raz kolejny. Dobrze. To tutaj. Nie wiem, może mam coś natychmiastowego? Jakaś wygrana od razu? Just like that. Nie. Wygranej absolutnej nie ma. Dobrze, przerzucam tego Hetmana. No, chcę bliżej królewskiego, gdzieś tutaj go y, podłączyć z szachem, czy może też tutaj wycelować, później grozi to. Mam wrażenie, że ta pozycja gra się już sama ze względu na to, że jest wygrana, tak? Wygrana. No, pewnie błędów co nie miara, wiadomo. Jak cyborg nie gram bezbłędnie. Jakieś tam niedokładności zawsze się wkradną. Jeden bądź też dwa. No, trzy błędy, no to już. To już uśmiech mi schodzi z twarzy. Ale to jest tylko. To jest tylko zabawa, moi drodzy. Niektórzy szachy traktują jak religię, nie wiem, grają tymi rankingami, się tam podniecają. No fajnie, fajnie mieć coś, co motywuje. I zachęca do dalszej pracy z szachami, ale też bez przesady z drugiej strony. No udało się wygrać. Jakoś tak się tymi e, wygranymi nie wzniecam, z drugiej strony przegranymi też się nie załamuję. Tutaj tak na dobrą sprawę, goniec D7 jest jak najbardziej opcją grywalną. Tutaj jednak skoczek D7, jak widzieliście. No, rywal pograł. Rywal pograł, nie najlepiej. Dokładność dokładność nie była po jego stronie tutaj. Jak widzicie, ruchy całkiem logiczne. Wydawałoby się Goniec B7 teraz jest rzekomo niedokładny, tak? więc siedem b7 jest rzekomo niedokładny, no bo tak jak mówiłem, pionek wisiał, no, nie dostrzegłem pionka. Eee, podarowałem mu go po prostu. Tutaj ruchy gramy na razie ok. Skoczek tutaj jest, no, co najmniej, co najmniej niedokładny. D5 można grać, tak jak widzicie, wieże podciągać do gry. Eee, należało chyba po prostu wprowadzać kolejne figury do gry. Skoczka na f3, nie wiem. Goniec f4 nawet proponuje, Proponuję 100 gryp. Zabierz tutaj mieć oko, tak? Cały czas na, na tego pionka. No D5 było chyba jednak słusznym wyborem. Bicie, bicie. Tutaj D4. I on ma tylko 14% dokładności, ze, ze względu na to, że co? Że cały czas niedokładności popełnia. E, odejście gońcem. Od razu iść C4. Aha. W ten desen. No tak. Tutaj nie ma odejścia. Skok musi iść. Moi drodzy, na... No gdzie ma iść? Albo C5, oddanie pionka. Albo wraca na C1. No, tutaj był moment na, na zagranie tego typu. Jak widać, skoczek tutaj do centrum może niekoniecznie. Ha, C4 cały czas, cały, cały czas C4. No, jak widzicie, tych niedokładności się tutaj troszeczkę wkradło. No, ale w końcu poszło te C4. Błędem jest to, bo traci, wytraca przewagę ze względu na skoczek G5 od razu. Skoczek G5 od razu. Aha, w ten deseń. No, Hetman odchodzi na G3, co dalej? A no właśnie, już zaatakowanie, czyli moja idea, ale wykonana wcześniej, tak? Atakujemy Hetmana, który jest obrońcą skoczka wraz z gońcem. No i tak na dobrą sprawę tutaj chyba się powtarza sytuacja. Więc można było to od razu karać, tak? No dobra, ja to zauważyłem troszeczkę później. Yy, troszeczkę później. To jest to taka, można powiedzieć, formalność, tak, ze względu na to, że tutaj i pozycyjnie, materialnie to jest ugrane. No dobra, taka partyjka, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, do usłyszenia na kolejnym filmie.